Dzisiejszy program zacznę od pewnej historii. Zaczyna się dawno, dawno temu, w 1978 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie najpopularniejszym wówczas sitcomem było Happy Days. To tam właśnie po raz pierwszy pojawił się grany przez Robina Williamsa bohater o imieniu Mork. Mork był kosmitą, kompletnie nie znał się na ludzkich zwyczajach i zamiast usiąść, stanął na głowie. Jego występ wzbudził taki zachwyt widzów, że Mork nie tylko powrócił jeszcze do Happy Days, ale dostał swój własny serial – Mork and Mindy. Od tego momentu zaczęła się wielka kariera Robina Williamsa. Opowiadam to dlatego, że jest to chyba jeden z najbardziej wyrazistych przykładów tego, jak drugoplanowy aktor może wyrosnąć na jedną z głównych postaci w serialu. Dziś przyjrzymy się właśnie takim charyzmatycznym, drugoplanowym postaciom. Zrobiliśmy specjalnie listę 10 bohaterek i bohaterów. Lista jest alfabetyczna i jest również listą otwartą, więc będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli w komentarzach będziecie dopisywali swoje typy. Arthur Mitchell, Dexter. Od zakończenia Dextera minęło już sporo czasu i wiele rzeczy dotyczących tego serialu mogliśmy zapomnieć, ale na pewno pamiętacie Arthura Mitchella. Trinity Killer miał dość istotną rolę w czwartej serii, ale pojawił się w niej tylko tam i wcale nie dominował na ekranie. John Lithgow zagrał go tak dobrze, że w 2009 roku nagrodzony został Złotym Globem i statuetką Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego. Crazy Eyes – Orange is the New Black. Nie wierzcie, kiedy mówią, że główną bohaterką Orange is the New Black jest Piper Chapman. Tak było może na początku, ale w tym serialu jest mnóstwo charyzmatycznych postaci, które zasługiwałyby na miejsce na tej liście. Tą, która wyróżniła się chyba najbardziej, jest grana przez Uzo Adube Crazy Eyes. Szalona, ale też i niezwykle złożona bohaterka. Taka, która z powodzeniem uniosłaby własny spin-off. Za rolę Crazy Eyes Aduba ma na koncie dwie nagrody Emmy – za drugoplanową rolę dramatyczną i komediową. Daryl Dixon – The Walking Dead. Gdyby nagle w The Walking Dead zabrakło tego bohatera, to serial prawdopodobnie straciłby jakieś 2/3 widzów. Nawet mimo tego, że grany przez Normana Reedusa Daryl nie jest na pierwszy rzut oka kolesiem wzbudzającym sympatię. Jest samotnikiem, rzadko się odzywa, a mimo wszystko widzowie go kochają. Co ciekawe, w komiksie, na podstawie którego powstaje The Walking Dead, nie ma takiego bohatera. Twórcy wymyślili Daryla po tym, jak Norman Reedus starał się o rolę Merla Dixona. Dziś o Merlu mało kto już pamięta, a legenda Daryla trwa nadal. John Locke – Lost. Zagubieni od początku mieli wielu wyrazistych i charakterystycznych bohaterów, ale John Locke od samego początku był w ścisłej czołówce. Grany przez Terry'ego O'Quinna John był postacią niezwykle zróżnicowaną, początkowo budzącą współczucie, potem zaś fascynację, podziw, a w końcu strach. Serwis IGN przyznał mu numer 1 w rankingu bohaterów Lost z sezonów 1-3, a magazyn TV Guide umieścił go na 32. miejscu najbardziej kultowych bohaterów telewizyjnych wszechczasów. Za rolę Locke'a O'Quinn został też nagrodzony statuetką Emmy. Lorne Malvo, Fargo, sezon 1. Zło w najczystszej postaci, a także bohater roku 2014 według The Wall Street Journal. W pierwszej serii Fargo to on świecił najjaśniej, podżegając, prowokując i z chłodnym dystansem obserwując konsekwencje złych decyzji głupich ludzi. Wcielający się w Lorna Malvo Billy Bob Thornton grał też wcześniej u braci Coen, ale to właśnie w telewizyjnej wersji Fargo stworzył niepowtarzalną postać, która choć stoi na uboczu, pociąga za wszystkie sznurki. W 2015 roku zasłużenie odebrał za tą rolę Złoty Glob. Pam – True Blood. Teoretycznie nie miała w sobie nic, za co można by ją lubić. Zblazowana wampirzyca, wierna towarzyszka Erika Northmana, nie przepadała za nikim, a ludzi traktowała głównie jako pożywienie. Paradoksalnie to jej cynizm zdobył jej najwięcej fanów. Z czasem okazało się jednak, że Pam nie jest wcale taka zła, na jaką wygląda i aż do końca pozostawała w szarej strefie, jak przystało klasycznej antybohaterce. Peggy Blomquist, Fargo, sezon 2. Jeśli w pierwszym sezonie Fargo rządził Lorne Malvo, to w drugim bezdyskusyjnie Peggy Blomquist. Małomiasteczkowa marzycielka, zaczytująca się bez opamiętania w kolorowej prasie kobiecej. Grająca ją Kirsten Dunst miała sporą konkurencję. Towarzyszący jej jako mąż Ed Jesse Plemons
Stworzył też świetną kreację, ale to właśnie Peggy wysunęła się na prowadzenie, zamieniając się z głupkowatej kosmetyczki w prawdziwą, siejącą śmierć i zniszczenie psychopatkę. Ron Swanson, Parks and Recreation. Trudno w sumie ocenić, czy w Parks and Recreation bardziej kultowy był Ron Swanson, czy jego wąsy. Stworzony przez Nicka Offermana bohater niewiele różni się od jego innych scenicznych wcieleń. Przeważnie jest to wrażliwy drwal, miłośnik natury, żeberek i świętego spokoju, kwestionujący system, który wymusza na nim jakikolwiek dodatkowy wysiłek. Stworzony dosłownie, bo Offerman sam wymyślił Rona i wpisał go do nieswojego scenariusza po tym, jak nie dostał innej roli w tym serialu. 4 miesiące czekał na odpowiedź. Dosłownie cudem się udało. Sally Draper, Mad Men. Dzieci w serialach zwykle pełnią rolę dość ruchomej scenografii. Szczególnie te małe często zastępowane są innymi, a do jednej roli zatrudnia się średnio podwoje. Kiernan Shipka trafiła do Mad Men jako 8-latka, początkowo występując w mało znaczących scenkach rodzinnych, a z czasem zmieniając się w pełnoprawną bohaterkę drugoplanową. Wątek córki Dona Drapera stał się jednym z ciekawszych w serialu, a Kiernan bez trudu radziła sobie w trudnych emocjonalnie scenach. Mimo że, jak sama twierdzi, była wciąż za mała, by rodzice pozwolili jej oglądać serial. Saul Goodman, Breaking Bad, a potem Better Call Saul. Pojawił się w drugim sezonie Breaking Bad i bardzo szybko stał się trzecim po Walterze i Jessim najbardziej rozpoznawalnym bohaterem tego serialu. Był irytujący, wygadany, miał aparycję cwaniaka i zaczeskę. Saul Goodman pojawił się w Breaking Bad niczym Beetlejuice w soku z żuka Tima Burtona i odcisnął takie piętno na widzach, że po zakończeniu Breaking Bad dostał swój własny serial Better Call Saul. Tam grający go Bob Odenkirk mógł pokazać jeszcze więcej swoich aktorskich możliwości, za co nagrodzono go Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. I to już pełna 10 naszych typów. Bardzo jestem ciekawa, kogo Wy dopisalibyście do tej listy, więc wpisujcie nazwiska w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy program, to możecie dać nam lajka, zasubskrybować nasz kanał, znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie.